Halo, witam, ja jestem Arcisław, wy jesteście wy i przeszło mi po ostatnim, więc może spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy tam na dole... To jest w ogóle Risen. Czy tam na dole jest... O, szlak, to nie to. Well, i tak raczej to wczytamy. Czy to jest gdzieś tu? Szukamy grobów. O, nie mogę sobie sprawdzić mapy. To chyba nie jest tu. Próbowałem szukać w internecie, ale okazało się, że w sumie pozostałe wiem, gdzie są, a ten jest podpisany jako dość tricky. Mogłem w sumie sprawdzić, gdzie konkretnie ten jest, ale... że i w ciągu 5 sekund po wpisaniu go w Google nie zobaczyłem graficzki pokazującej go ładnie, to stwierdziłem, że mi się nie chce. To nie jest do końca prawda? Ale inaczej nie umiem wytłumaczyć tego, co mi odwaliło. Spróbujmy jeszcze raz. Tym razem przelećmy na tamtą stronę. Internety twierdzą, że, że przydałaby się akrobatyka, żeby tego cholerstwa sięgnąć, więc... O, żyjemy. Więc nie mam pojęcia, gdzie to jest. Tu go nie ma. To jest w ogóle za daleko. O nie, jesteśmy... A, dobra, już go widzę nawet. To jest tam. Czyli ja byłem prawie dobrze. No to jest tutaj. Jeszcze korona bohatera obok leży. Wiecie, co to znaczy. Kolejne plus 5 do siły. Co to jest za miejsce? Wygląda ładnie. Tylko za cholerę nie kojarzę takiej... wysepki. Czyli co, najłatwiej będzie po prostu pójść do klasztoru, wyjść z klasztoru, zrobić to tutaj, pójść do Seweryna. Tak pewnie zrobimy. No to ten, widzimy się za 5 sekund. U wilku. Minutkę w te czy we w te. W sumie nawet sporo. Przefilujmy okolice kuszą. Wydaje się bezpiecznie. No to jesteśmy tu. Założę pierścień. Akrobatyki wypadałoby się jej nauczyć. Ale do levela nam trochę jeszcze brakuje. No. 10 punktów doświadczenia. Ten wilk, który mnie próbował użreć, byłby dobrym celem. Co to kurna wymyślił? Nic tu się w krzaczorach nie czai? Ktoś chce obskoczyć w pier... Kryształowa kula lewitacji. Jak ja tu miałem wleźć? Poza tym, to wygląda jak coś, co uznali, że jest dobrą półką do spadania. Jest korona bohatera i grób. A little more for me. W ogóle zauważyłem, że w ogóle nie używałem tej mapy zadań, bo come on, tak się lepiej gra w gry, kiedy sami sobie sprawdzamy, dokąd mamy właściwie iść. Szkoda tylko, że jak jest taka mapa, to znaczy, że twórcy robią questy z myślą o niej, więc nie zawsze mówią nam wprost, gdzie co jest.
Dlatego też kamienne tablice, nie, skradzione kamienne dyski, tu jest pokazane. Szlauch by ich. O, jest jeden z grobów, tam gdzie mówiłem, że będzie jej quest pewnie prowadził. Ten zrobiliśmy, ten też, tego nie zrobiliśmy i tego, więc pójdziemy do Seweryna, do Leona i do miasta. Albo jeszcze lepiej, do Leona, na ten cypel, to nie jest cypel, to jest wysepka, to jest cypel. No to na tą wysepkę, do miasta, zrobimy akrobatykę i tutaj. Więc zbierzmy to, co da się zebrać, bo lewitacja nie pozwala na zbieranie rzeczy. Wszystko? Dla pewności ta lewitacja. Telekinezja. Wiecie, co mi to przypomina w ogóle? Wygląda jak... jakby ktoś sobie w Valheimie przygotował stoisko do naprawiania sprzętu. Też daszek, ścianka, no zarąbiście. Stawiaj toolboxa i będziemy naprawiać ten kilof. Pochwalony. Let's trade. To jak w tej piosence. Z nieba przyleciał mój wielki przyjaciel. Tak było. O Jezu, to świnia była. To nie jest ta farma, co? Nie, nie, to jest ta druga. Jesteśmy na tej i musimy iść na tą. Trochę szkoda. Szkoda, że tak daleko. Dobra, nic nas chyba nie złapie po drodze. Jak coś spotkam, to się widzimy, ale to... Do Seweryna, let's go! Go, 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 go. Co on tam robił? Rubens stoi. Seweryn, pa! Jestem hardcorem! Too risky. Rudolf wciąż żyje. Rudolf is still alive, but he has his hands full dealing with the small ruin in the west. Glad to hear he's still with us. There are too many turning up dead these days. Here, take this spell as thanks for your service to the order. Dostałem żart. On mi w ogóle nie jest potrzebny dotychczas. Fajnie, że trupy, które nie były przeszukane, cały czas zostają na mapie. Z drugiej strony, chwilę temu przychodząc tutaj, a patrzcie, jak nie powiedziałem, dochodząc, a mógłbym, no leżąc tutaj, trafiłem na moją wypaloną pochodnię. Gadałem z tymi muśkami? Syriusz. Hello there. Are you on your way to the monastery? Okej, czyli tu... To był może kiedyś jakiś quest, ale już go nie ma. Anyway, idziemy w takim razie do Leona. Trzeba zboczyć ze ścieżki. Piszgnąć wilkowi. Dziabnął raz. Do tego dziabnął pierwszy. Haha, ten już nie. Tym razem mamy mapę, więc się nie zgubimy. Będziemy się trzymać ramy. No i może się nie posramy. Dzik? Dzikuś! Piesek truflowy. O Boziu. To było po dzikusiu.
Mogę wleźć po tym... po tym drzewu? Wygląda jakby się dało, ale... hitbox mówi inaczej. Szkoda. Co najwyżej zejść. Spadam. Akrobatyka. Uciu! Buc! Wyłaź z krzoków, bo cię nie widzę. On nie jest sam. Tam jest jakiś jego kumpel i rzuca śmieciami. U? Miał worek? Obyś ty też miał worek. Nie miał worek. Gnida. Co tu jeszcze mieli? Nic. Siedzieli w krzokach i popijali wódę czy coś. Ej, tu jest dziursko. Ale wielkie. Nie aż takie wielkie. Jest naszyjnik. Czy to są... są po prostu trupy, ale... lewitancja? Żeby zejść na dół? Mieli jakiś pierścień. Zaraz sobie zobaczymy, co to było. Mały bursztyn. Co to był za pierścień? Pewnie przed bronią kłutą. Albo pierścień szermierza? Ej, w sumie ile kosztuje trzeci poziom kowalstwa? Nawet drugiego nie mam. Potrzebuję trzeci poziom kradzieży i akrobatykę. Potem dopiero mogę sobie side-trackować jeszcze w tworzenie naszyjników. Bo przydałby się jakiś dobry. Tam nie da się w ogóle zejść inaczej. No to zleśmy na tej telekinezie. Nie wygląda jakoś specjalnie, ale... jaskinia. Cichu. Nie gonią mnie, ale są dwa. Dlaczego są dwa? Zróbmy zapis. Pochodnia. Narzekałem na to, że są dwa, no to tu jest ich 500. Gdzie są zaklęcia deszczu, ognia? Albo... śmierci ożywieńcom. Magia w Rizenie jest w sumie strasznie mech. Jest ten aspekt, pod który w sumie nigdy nie grałem. Przynajmniej nie tak jakoś poważnie. No w sumie czemu się dziwić? Gdzie są zaklęcia deszczu ognia? Burzy ognistej. Takich rzeczy. Co ja robię właściwie? Lać ich. Niech idą małymi grupkami. O shit. Znowu muszę poprawić myszkę. Razarnaga niby taka fajna mycha. Od dłuższego czasu pieprzy mi się w niej... lewy buzior mych. Czy ja czasem nie wchodzę na te gule? Może nie jest dobre miejsce. Może mam jakiś autozapis przed zejściem do tej dziury? Pewnie nie. Tuż te dwa gule są łatwiejsze.
Może jak ja zacznę? O dziwo tak, jak ja zacząłem ofensywę, to jest lepiej. Co nie jest w sumie aż takie dziwne. Kiedy to ja puszuję, to nie muszę się martwić o trzymanie tempa. O ty kurde. Co on zrobił? Haha. To jest w sumie niebezpieczne. Musiałbym zrobić przerwę i lekko podregulować prawy guzior mychy. Jak będzie miała mi zamiar tak przerywać w trakcie trzymania gardy, to nie jest dobre. Jest tylko mały problem, nie chce mi się. U, mały bursztyn. Bursztyn mały jak moje chęci. O, jaki... Mięta. Żart. W runie. Myślałem, że w zwoju, bo w sumie tyle tego się wala po wszystkich magazynach, że... Żebym się nie zdziwił, jakby go tak wyrzucili aż tutaj. Zakopywali pod ziemią. Co to był za przepis? Na eliksir siły. O, czyli było nie potrzeba kupować. Ile on kosztował? 500? Dopiero co go kupiłem. Szlak. Okej, okay. Nie, dobra, zanim tam pójdę, to wiecie, trzeba to naprawić. O, świetnie. Dobra, uznajmy, że jest naprawione. Trzyma się dobrze. O ty kurde. Trzeba było iść tu od razu. Dla pewności poruszam trochę, no jest dobrze. Wcześniej jak mi palec zjechał z jednej pozycji, czyli tak, no, tak lekko go przechyliłem, to od razu puszczało. Teraz gdzie ja jestem? O, ciul. A dobra, tam na górze jest droga do miasta. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony trzeba najpierw iść w takim razie na ten wysep. O Jezu, ile zwierząt. Tam sępiszcza, tutaj dziki. Nawet mi się nie chce bawić z nimi w ten taniec. O ty kurde! Parabacie. Teraz może ten piesek truflowy? Ile ich jest? O Jezu. Jakbym tak jednego trafił, byłoby naprawdę cool. 4 sztuki piesków truflowych. Wow. Dziki dzikobójco. Co kurna wymyśli achievementy. Żeby one jeszcze coś dawały. W Unepic za punkty zdobywane z tych achievementów. Ej, to jest po prostu wejście do miasta, what the fuck.
to zanim pójdziemy tam, to wypadałoby się wyleczyć, przespać, zrobić akrobatykę i kradzież. Can you tell me how to get to the monastery? You see the path back there that leads along the cliff? Just keep following that path and bear slightly to the right. The path will lead up the mountain to the monastery. Thanks. Chyba już miałem tą tarczę, ale nieważne. I'm here on the Inquisitor's business. Inquisitor? That sounds important. It is important. All right, all right. Just say the word and I'll let you in. I want to get into town. Of course, of course. Nikt tego nie sprawdza w sumie. Jestem tutaj z rozkazów Inkwizytora. Patrzy na mnie, widzi, że mam strój bandyty. Na ramieniu naszywka jebać straż. I no tak myśli, no z jednej strony wygląda dziwnie, ale z drugiej strony Inkwizytor to rzecz pewnie ważna, więc dobra, wpuszczam. Okej, kradzież na trzeci. I want to be a better pickpocket. You're good. Fast hands. Lots of confidence. You should try for some harder marks. It takes more skill, there's more at risk, but the rewards are greater. Okej, nic więcej nie powiedział, może dzięki... Może przynajmniej ma coś w kieszeni fajnego? What are you standing around here for? Well, you know, keeping an eye on things. Where things aren't keeping an eye on me. Thought you'd be at Sonia's. Always a warm welcome there. Mogę tą sakrę? Tak, mogę otworzyć 300 sztuk złota, dostałem questa i tak już miałem wykonanego, więc cholerę piję tą miksturę. Go about your business. Nieważne. Czyli tak, to jest załatwione. Może ściągnę ten pierścień i założę pierścień siły. Don't bother me with this. Kogo ja jeszcze nie okradłem? Jest parę osób, ale to nie jest ważne. Chodźmy w takim razie nauczyć się akrobatyki. Jeszcze raz, kto był nauczycielem akrobatyki? Okej, zaraz go znajdę. Dupa, 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 dupa. Dupa, dupa, dupa. Przypomniałem sobie, że to Patty uczyła akrobatyki. I oczywiście nie wróciła na swój stary posterunek, tylko gdzieś się szlaja. Skoro już tu jestem, to zróbmy ten grób i się wrócimy tam, do tamtego grobu. Załatwimy to do niej wracając. Tylko gdzie jest ten grób? Nie pamiętam, gdzie on stał. Na górze? Chyba jo. Czy warto sięgać po ten miecz jednoręczny? Chyba nie. Co tu mogę sprawdzić? Tak, miałem dokładnie identyczną tarczę. O, jest grób. No to ta sama droga, co nie? Wracamy przez miasto. I w sumie, jeżeli pierścień nie daje... Jeżeli noszenie pierścienia sprawia, że nie możemy nauczyć się akrobatyki, to znaczy, że... Łykanie teraz mikstur siły sprawia, że więcej będzie kosztować nas nauka. Look, talk to you later, all right? Jestem w stanie to przeżyć w sumie. Za to jesteśmy teraz w mieście i tutaj jest... O, ten ziomek, alchemik. Ja sobie zrobię... A, tylko jedną mogę zrobić miksturkę. Nie mam więcej ogrzych korzeni. No to zrobię jedną. That's finished that.
i gul, gul, gul. Masz ty może takie korzenie? Nie, on w ogóle nie ma składników. Zrozumiewalne, patrząc na to, jak wygląda teraz sytuacja. Weź ten przepis ode mnie, bo nie mogę na niego patrzeć. Tam też jest tu alchemiczny. W sumie, co z tego? Tu była skóra wilka. Dobra. To lecimy za miasto. Wypuść mnie! Let me through. I am here on the Inquisitor's business. Ah, yes. No. Jak tak, to spoko. Okazuje, że rządy terroru może nie są najlepszym pomysłem. A kogo my tu mamy? The site piss always runs downhill. That why you keep coming back here. You thought about going to the small island? At least that would take you away from here. Kogo ja widzę? Look who it is. Back for another beating. Cocky bastard, aren't you? Co ty robisz? What are you doing here? Captain Romanov wants me to make sure that nothing happens to you. Leastwise, nothing while you're looking for Steelbeard's clues. And we do what Romanov says. That means me and you. Więc masz nade mną czuwać, tak? So you're watching over me. I feel a lot safer now. Just find the next clue. Skąd wiedziałeś, że tu przyjdę? How did you know I'd be coming here? Romanov knows where everyone on this island is. Can't hide anything from him. Spostrzegawczy jak na gościa zapuszkowanego, ale okej. Dlaczego w ogóle... Skąd on wiedział, gdzie są te groby, żeby rozstawić tam czujki? Nieważne. Wszystko śmierdzi strasznie, ale... Skąd wiesz o wskazówkach Stalowobrodego? How do you know about Steelbeard's clues? Everybody knows. That's not an answer. What the fuck does it matter who knows? Just find them. Czemu miałbym się niby wybrać na tę małą wyspę? Why should I go to the small island? You're looking for something belongs to a pirate. Island's protected by water, isn't it? Someone as dense as you can work that out. It doesn't seem like a very good place to hide something. I'm telling you, you'll find what you're looking for there. We'll see. Nie idzie za mną. Dziwne. No to fajna pomoc. Naprawdę czuję się bezpieczny. Cholerny złodziej Expo. No i teraz muszę sobie na łodzikach dobrać. Fuck. Prawo, prawo. Prawo, lewo, prawo. O Jezu. Lewo, prawo, prawo, lewo. A no tak, mam kowalstwo. Się zastanawiałem, ja mam kowalstwo? Skąd? No mam. To na wyspę. Ja się zastanawiałem, czy za nami pójdzie, czy nie, bo tu jest woda, a NPC często boją się wody.
Co ja słyszę? Uuu! O, drugie jest! Jakie one są zakamuflowane? O! Nie daruję żadnemu expowi. Szlak. Prawo, prawo, lewo, lewo. Czemu tam był grzyb? Jaki to w ogóle był grzyb? To była czapka wróżki, czy jak on się nazywał? Nie, to był zwykły grzyb. Ej, jakby tak dobrze wyuczyć się tempa, to można by używać tylko kontry. Bo to jest od razu ostatni cios z komba, czyli wali mocno ogrzy korzeń. Czyli wali mocno. Sępisko. Ale dziursko. That's what she said. O ty... Tam jest skorpin. Wiecie co, w dupie. Dlaczego sępy są aż tak wkurzające? Jest jedyny przeciwnik, który unika większości ciosów. Zapis. Chyba nie był najlepszy pomysł. Wypadałoby najpierw użyć tej drugiej mikstury. Otwierałem to? Nie. Ale i też po co, skoro tam gówno samo było? O, korona bohatera. Szkoda, że z wywłóczników nie da się robić mikstury expo. Ale jakby miała też brać koronę bohatera, to nie warto. I co, i gdzie jest ten grób? Albo gdzieś tu, albo w środku, jest tu. Czyli do środka. O, i już widzę miejsce, które było pokazane na wczytywaniu. To które się zastanawiałem, gdzie ono właściwie jest. Czwarty z pięciu. To zostaje nam ten obok Leona. Czy ja chcę zerknąć do środka tego dziurska? Chyba jo. To zerknijmy jeszcze. Obym miał jak wyjść. Widzę szkielet. Nie widzę dobrego miejsca, żeby spaść. Słabo, ale okej, okay, no to tak, ściągam pierścień.
Strengtha i zakładamy akrobatyki. Przeżyłem. I nawet nie trafił jakiś ślepy. Ała. Kurwa. Znacznie dużo rogów mają te guźce. Mają normalne kły? Czy tam ciosy? Jeszcze tutaj pod oczami mają? Tu gdzieś? A potem normalny zestaw zębów. The fuck. Dobra, spadamy jeszcze raz. Co te szkielety takie mocne? Adam. O, 3 mikstury miał. To okej. Mały szafir. Co tu jeszcze znajdę? O, co, dobra, rozumiem. Przejdę sam. Ocie ciul. 4 lewo? To nie było. I 4 prawo. Złamany miecz długi. O cholera. I kowalstwo 1. Mam nadzieję, że miecz burzowy wicher. Gdzie ja znajdę drugą część? Brzmi potężnie, z drugiej strony wcale nie musi być. Ostatni imienny miecz nie był jakiś specjalny. Dobra, no to wypływamy. Powoli się wypływamy. Dobra, to ten, idziemy w kierunku Leona, pogadamy z nim, dokończymy quest z synami Tyldy, będzie dobrze, czy ja widzę. Widzieliście taki film, amerykański snajper? Straszne gówno, co nie? Ale była tam taka scena, tyle że z wunszem. Hej! No to ten, do Leona. Wyszedł na drogę, będzie chciał mnie zaczepiać? Nie, to nie. Okej, mapu moja miła, droga prosta, ale lepiej będzie skorzystać z dróżek. Znowu spadnę w jakąś gówno albo znajdę jakąś jaskinię ze szkieletami. A to nie są rzeczy na moje nerwy. W ogóle ile do następnego levela? Ściągnij ten pieśń akrobatyki, bo żal dupę ściska. Tutaj sporo jeszcze do levela. Dziki. I widzę koronę bohatera. Haha. Ciekawe, czy wilk ma nadal skrypty z Gothica, czy nie. Nie do końca. Nadal jest ten pomysł na to, że jak wyczuje padlinę, to do niej idzie, ale już priorytet bierze zobaczenie gracza.
Z jednej strony trochę to odbiera tego uroku, ale z drugiej strony widziałem, jak już ludzie na to patrzą i myślą, że o, zbugowane AI. Co trochę jest prawdą, ale tylko trochę. Ćmoki. Kurde. Dlaczego one są aż takie szybkie? Nie da się ich w ogóle poukować. Jak to w bijatykowych mówią, mają... Jak w sumie mówią? Nie wiem jak. Niezbalansowane gówno. O. Całe szczęście, że to nie bijatykowy. Okej, tam się idzie do kolejnej wieży, które będą potrzebne dopiero za ileś tam dni, tygodni. Tu jest pochodnia. Tam jest dzik. Oszyj drugi. Jabłko, młot kowalski, widzę papierosa, tak. Okej, okay, jesteśmy chyba blisko, oczywiście tam jest dom Leona. Wcisnę mu jeszcze drugi strzał? Tak, nie, bo nie trafię. No ciul. Chociaż raz go spaniszowałem. Hey, Leon. You are real, right? Of course I'm real. Sorry. It's becoming harder and harder to tell these days. Tak twitterowcy mówią na siebie, jeżeli chcą się skomplementować, to mówią, że jesteś prawdziwy. He was so real for saying this. Who are you? The name's Leon. You seem a little nervous, Leon. You're certainly hard to find. Why were you looking for me? Twoja matka się o ciebie martwi. Your mother is worried about you. My mother is always worried. You can tell her that I'm still alive, for now. And that I miss her. Mothers like to hear that kind of thing. Tell you what, you do it yourself. I'm not going back there. I came away to try and get some peace. Co robisz tu w dziczy? What are you doing out here in the wilderness? Just looking for a bite to eat. Sure that's all you're doing? Of course. I'm a hunter. I am. Just, you know, hunting. You don't look like a hunter. Skąd ma chleb? I can't help how I look. Ser jeszcze bym zrozumiał, ale... Nie, też nie rozumiem. Nie ma tu żadnych zwierząt hodowlanych. A tym bardziej zboża. Skąd ma chleb? Co naprawdę tu robisz? Come on. What are you really doing out here? Okay. So I'm a treasure hunter, seeker. I heard that the ruins are full of stuff, and so I set out to get my share. I even got myself a shovel and a pickaxe. Przejdź do rzeczy. Cut the crap. I can tell you're lying. You're really not gonna let this rest, are you? Not a chance. Okay. But you won't believe the truth either. Just before the Order locked up Harbour Town, I started getting nightmares. Then it got worse. I started seeing these apparitions, hearing this whispering inside my head. I escaped town, but it's no better out here. I haven't slept properly for ages. The whispering, always the whispering. These apparitions, these restless ghosts, they won't leave me alone. To ten, wiesz, chciałem się śmiać, że za dużo zielska, ale
może Lester ma coś jednak do rzeczy, więc Kieres? Co jeszcze może mi powiedzieć? Co jeszcze możesz mi powiedzieć o tych duchach? Can you tell me something else about these ghosts? I'm telling the truth here. Spend the night if you don't believe me. I'd love to see your face when the ghost of Lord Patrascon appears. What can you tell me about Lord Patrascon? When he comes to me, I can hear this horrible whispering voice inside my head. He says terrible things. Terrible, terrible things. Masz jakiś pomysł, skąd pochodzą te duchy? Do you have any idea where these ghosts come from? No. Well, in my dreams I see towers. There's a ruined tower north of here, and there are more on the west coast. Perhaps they come from those. Jeśli cię wybrały, musiałeś coś zrobić. If they've singled you out, then you must have done something. I found this strange ring in the forest. Found it. All right. I didn't steal it, it was just there. Been seeing them since then. Show me the ring. Here. That ring must have belonged to them. And the undead don't like their things being taken. Oh, crap. What do I do now? Może zdołam zająć się twoimi duchami? Maybe I can take care of these ghosts. Really? How will you do that? I'll go to the towers, see what I find there. That would be good. I don't know how much more of this I can take. Potrzebuję więcej informacji o tych nieumarłych. I need more information about these undead. Can you mark where these ruined towers are on my map? Right, right. Let me get my head straight. Well, one isn't far from here to the north, and two are on the west coast. I think there could also be one on the south coast and one in the east. I'll mark them on your map anyway. I hope it helps. Right. Thanks. Okay, do kogo należy ta chata? Who does this hut belong to? Me. Well, me now. So you've taken it. You think it's okay to just steal someone's home? Hey, this island's been turned upside down. You see that, right? Besides, no one's bothered me. So the owner's either dead or he's been dragged off to the monastery. Sounds about right for this place. Jak wydostałeś się z miasta? Skoczył pewnie przez mury. How did you get out of Harbour Town? I climbed over the town wall. It's that easy. Well, apart from stopping them seeing you do it, that goes without saying. To jest kanon, bo sami próbowaliśmy i pokazywałem, że tak, jak nikt was nie przyłapie, to możecie sobie wyskoczyć przez mury. Ludzie to kontrolują, ale ogólnie to jest w ogóle poza systemem. Wziąłem jeden z tych pierścieni wasalnych od władcy nieumarłych. I took one of these vassal rings from an undead lord. It looks just like yours. So my haunting could really have something to do with that ring. Could be. I wish I'd never touched that damn thing. You think there are more of them out there? That all those ghosts has one of those rings? Wygląda na to, że tylko władcy nieumarłych mają pierścienie wasalne. I found a second one of those rings. It looks as though only undead lords have them. Well, undead lords and you. Oh God! What do you think that means? I suspect that your talking ghost, Patrascon, gave the other lords vassal rings so he could control them. But something went wrong, and they all ended up undead. What does that have to do with me? When you found the vassal ring, Patrascon tried to take control of you. That's why you're hearing his voice. Yes, yes. He talks to me. Says things. He says things to me. Maybe next time you won't go picking up someone else's belongings. And you think that warrants a death sentence? He wants me to kill myself. End it all. There has to be a way to break this curse. I hope so. Before this curse breaks me. Okej, od początku to tak czułem, nic nie mówiłem, bo to był troszeczkę nisko wiszący owoc, ale to jest po prostu nawiązanie do Władcy Pierścieni. Okej, i tu jest ostatni grób. To bierzemy, idziemy do partii i uczymy się akrobatyki. O, mikstura zręczności. Niepotrzebna, ale wezmę.
Za każdym razem, jak myślę o Władcy Pierścieni, to przypomina mi się Spellforce, który jest praktycznie jedyną dobrą grową adaptacją. Wilki. Nie jest do końca prawda, nie jest jedyną dobrą adaptacją Władcy Pierścieni na gry. W sumie to nawet nie jest w ogóle adaptacją Władcy Pierścieni, ale to są chyba lepsze adaptacje, patrząc na to, jak wygląda większość zachodnich adaptacji. Że te dobre adaptacje to są te, które w sumie nie są w ogóle adaptacjami, tylko podobnymi dziełami. Teoretycznie Spellforce jest swoim własnym światem, ale jak się na niego spojrzy obok Władcy Pierścieni, szczególnie filmów, to poza tym, że Spellforce ma też swoje, tych swoich nieumarłych bohaterów, przywoływanych w sumie jak Cervanty w Fate'ach, którymi gramy, i to, że świat jest rozbity na wyspy pływające na jeziorze, na morzu Many, po którym nie da się pływać, trzeba się teleportować za pomocą portali, to poza tym praktycznie Władca Pierścieni. Nawet orkowie wyglądają identycznie. Dobra, teleportujemy się do obozu bandytów. I stamtąd będzie najszybciej dostać się z powrotem. Pierścienie wasalne najwyraźniej zbierzemy kiedy indziej. A mogłem je zebrać... Tam nie wywali? A dobra, wygląda trochę jak taki krąg przywoływawczy. Masz tę lepszą broń, ciulu? What have you got to trade? Nie, nie ma. Mam łoty, ale... W sumie nie był aż taki dobry pomysł. Z drugiej strony tutaj jest Patty, więc nie najgorzej. Mogłem jeszcze okraść tych, których dotychczas nie mogłem pookradać. Zrobię to kiedy indziej. Tymczasem wspinamy się na górę. Kończymy questa. Chociaż z drugiej strony, patrząc na zegar, to chyba z Patty pogadamy w kolejnym odcinku. A więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Ona tam gdzieś jest. Zaufajcie mi na słowo, bo jej nie widzę. I do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.